No więc tak, Andrzeju drogi, właściwie to pierwsze danie, Czamczarak, tak. Czamczarak, stało tu, kiedy się pojawiliśmy, ale cała reszta powstała tu w tym studio, przez jedną osobę zrobione. Przepraszam, tego nie było, jakieś armeńskie czarymary. I pierożki, i zupa, i zabajone ze szparagami. Tak, i zabajone ze szparagami, troszeczkę więcej wina, żeby potem ich było czuć wino, bo po upieczeniu wino się wyparuje i żeby cokolwiek zostało. Proszę bardzo, tutaj nożyk. Proszę bardzo, szepiet, pokażmy armeńską gościnność. Poczekaj, Diana, bo to jest bardzo ważne. O, proszę. Nigdy nie ma u nas sztućców. Jemy byle czym, prawda? Palcami często. A teraz proszę, dla was. Dziękuję bardzo. Ja nie narzekam. Można tak naprawdę to jest dla państwa. Szparagi. Tak, tak naprawdę to jest dla państwa. Zapraszamy. Okej, okay, jeszcze jedna ważna uwaga. To jest słodkie wszystko, na słodko, natomiast niekoniecznie mega kaloryczne. Ale tak? Właśnie skoro mówimy o tym, prawda? Słodkim, no to jednak mega szparagi, Diana, tak. No to widzę tutaj jakąś szynkę parmeńską, która się zawieruszyła. Właśnie o to chodzi, że tutaj niekoniecznie to są desery. Tak jak mówiłam, to może być lekki lunch, tak jak latem nie chcemy za bardzo jeść ani tłustego, ani słodkiego, to jest coś między. Lekkie, odrobinę słodyci i odrobinę i sycące rzeczy, takie jak na przykład tutaj zabajone, czy na przykład tutaj pianka, czy i szynka parmeńska, która też i pomidory, które nam przełamują te smaki wytrawne, słodkie. Tak? Tutaj też mam na przykład nektarinki. Wydawałoby się, że miały być na słodko. Są na słodko, tylko że oni są marynowani i ugotowani w takiej marynadzie z odrobiną octem, pieprzem, zielem angielskim, liściem lawrowym i tak dalej. Chyba się skusimy. Jak ona pięknie opowiada. Zobacz, jak ta młodzież jest zasłuchana tam. Oni są, jakie napięcie, które rośnie o tej słodyczy, jak Diana mówi. O, proszę bardzo, koncentracja na tym, co mówi. Mamy gości, witamy. Tak, że was pozdrawiamy. Diana, i to wszystko do spotkania w Trójmieście? Spotkamy w Trójmieście dużo więcej. Nie, naprawdę, zapraszamy serdecznie, bo naprawdę mam co zaoferować. Dużo, dużo deserów, takich, których nie spotkamy nigdzie indziej. Okej, okay, my też mamy prezent dla Diany. Mamy dla ciebie frutkę. O! Chcesz frutkę? Takie ciastko. Również. Proszę. Naprawdę? Nasza propozycja muzyczna łączy się dzisiaj z tematem kuchennym, kulinarnym, bo mamy frutkę na scenie.